Witam Państwa, Monika Chojecka w programie poszerzonym Kowalski-Chojecki i Witek Team. 23 lipca w poniedziałek w telewizji Idź Pod Prąd w Lublinie. Z nami jest cały, prawie cały Witek Team. Przede wszystkim Marcelina Witek, polska oszczepniczka, obecnie klub AML Słupsk, złota medalistka Uniwersytetu z Tajpej, wielokrotna medalistka, rekordzistka, mistrzyni Polski w rzucie oszczepem, a także drużynowa wicemistrzyni Europy. Witam serdecznie. Dzień dobry. I mistrzyni Polski w Lublinie. O, to właśnie zaraz o tym porozmawiamy. A z Marceliną, mama Beata Witek. Witamy serdecznie. Dzisiaj trochę dowiemy się, jaka rola jest mamy Beaty Witek w Witek Team. Z nami również pan Mirosław Witek, trener Marceliny. Dobry. Również sześciokrotny medalista mistrzostw Polski w rzucie oszczepem, trzykrotny mistrz Polski, także to już tradycja rodzinna. I brat Marceliny, Mariusz Witek z klubu Idź Pod Prąd Irlandia. Dzięki niemu możecie wspierać Marcelinę Witek. Widzowie Idź Pod Prąd poznali Marcelinę. Jesteśmy razem tutaj właśnie między innymi dzięki Mariuszowi. Przede wszystkim. I nasi stali goście, Marian Kowalski, dzień witam dobry. Serdecznie, i pastor Paweł Chojecki. Witam również. Słuchajcie, jesteśmy tutaj dlatego, Marcelina zdobyła już po raz ósmy Mistrzostwo Polski, ale pierwszy raz w Lublinie? Pierwszy. Marcelina, co czułaś, kiedy zdobyłaś to mistrzostwo i to właśnie w Lublinie, w stolicy Idź Pod Prąd. Na wstępie, jak się dowiedzieliśmy oczywiście, że mistrzostwa odbywają się w Lublinie, no to byliśmy bardzo zadowoleni, dlatego że jesteście tutaj wy i wiedziałam, że zawsze będę miała kibiców na trybunach, jak było. Dodatkowo też, no ten rok zaczął się bardzo dobrze, wynik 66, no potem mały problem, kontuzja, no i to była taka troszeczkę walka z rywalkami, z samą sobą po prostu, no nie chciałam przegrać. Liczyłam na to, że może się jednak uda, że może ten bark troszeczkę puści. No jak widać się udało. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Ten medal jest dla mnie bardzo cenny w tym momencie. Także no, nie wiem, co mam powiedzieć. Jak okazało się, że jednak udało mi się zdobyć pierwsze miejsce, no to już nie wiedziałam, co mam mówić. Byłam także zadowolona, że... No właśnie widzieliśmy, teraz widzimy zdjęcia z Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Lublinie. Tutaj między innymi Marian Kowalski z małżonką na trybunach. Dopingowaliśmy cię wszyscy, a teraz spytam rodziców, jak przeżyliście te mistrzostwa, byliście na trybunach. Pan jako trener, czy to były jakieś szczególne mistrzostwa, czy takie zawody? Mistrzostwa zawsze rządzą się swoimi prawami. Na mistrzostwach walczy się o medale, o tytuły, które się przekładają na stypendia. Dlatego te zawody są dosyć trudne. Marcelina jak zwykle była spięta. Ja staram się na zawodach nie ingerować zbyt bardzo, nie grać pierwszoplanowej roli, ponieważ no, to jeszcze dekoncentruje może, myślę, zawodniczkę. Od tego jest trening. Na treningu jest dużo uwag, na zawodach jest jedna krótka informacja, która ma pomóc i tyle. No, obserwowałem Marcelinę wczoraj na rozgrzewce, nie włączałem się do tego. No, patrzę, biegnie sobie. Już noga wpadła w dołek, skręciła nogę, mówię, nie wytrzymam. Ale czekam. Okazało się, że to jednak tak nie groźnie. Ale zdziwiła się, że widziałem. Mówi, ty widziałeś to? Ja mówię, tak, ja wszystko widzę. Wszystko widzi. Jeżeli jestem na zawodach, to chciałbym jeszcze dopowiedzieć, to jakby mniej się stresuję. Bardziej się stresuję, jak jestem przed telewizorem, jak mnie tam nie ma, nie? A pani Beato, jakby mogła pani powiedzieć naszym widzom, jaka jest pani rola w Witek Team, jak pani to przeżyła też w Lublinie? To znaczy tak, na początku czułam mały niepokój. Wiedziałam, że jest problem,
bałam się, że odezwie się na tyle, że sobie nie poradzi. Chociaż w pewnym momencie odrzuciłam od siebie te złe myśli, mówię, nie, to po prostu tak nie może być. Ona, wiedząc o tym, że rywalki są słabsze, miałam mały niepokój dotyczący, właściwie związany z jedną jej rywalką, ale kiedy już oddała ten pierwszy rzut i poleciał na tyle daleko, że mogłam, ja po prostu pomyślałam, że ona wygra te zawody. To ją, myślę, w pewnym sensie jakoś tak uspokoiło właśnie po tym pierwszym rzucie, nie? No właśnie, mówimy ciągle o tej kontuzji barku, która rozpoczęła się, zdaje się, już w Szanghaju, czyli kilka miesięcy, dobrych kilka miesięcy temu. 12 maja, dokładnie. Jak to się stało, że no jesteś taka mocna psychicznie, pomimo kontuzji, pomimo tych przeciwności, to mamy rywalki, które wciąż są za plecami. Mówimy o tej największej rywalce Marii Andrejczyk, którą ci się udało pokonać niedawno. Ona była, zdaje się, na miejscu piątym, teraz piątym, ostatnio drugim w Cetniewie. Jak to się stało, że pomimo tej kontuzji, kilka miesięcy temu, a tak świetny sezon się rozpoczął, ten rekord twój życiowy, kontuzja, jak ci się udało to pokonać? To znaczy, podczas startu, gdzie doznałam kontuzji, można powiedzieć, aczkolwiek wcześniej już lekko odczuwałam jakiś tam dyskomfort, ale to nie było na tyle mocny ból, że nie mogłam trenować i nie mogłam rzucać. No ale tutaj jak się już odezwało mocniej na zawodach, gdzie już troszeczkę wyłączyło mnie to z możliwości tam rzucania dalszych rezultatów, no było to trudne. Diagnoza była najistotniejsza, tato tutaj bardzo naciskał, żeby był wykonany rezonans, odpowiednia diagnostyka, żebyśmy się dowiedzieli, czy coś się zerwało, czy nie. I na szczęście się okazało, że nic się nie zerwało, to po prostu jest przeciążenie, no, na które po prostu trzeba czasu, więc dla nas, no to nas w pewien sposób uspokoiło bardzo, że nie potrzebuje żadnego zabiegu operacyjnego. No a po prostu, no, tak jak powiedziałam, potrzebuje czasu, no ale nie chcę stracić sezonu, skoro tak dobrze go rozpoczęłam. No i po prostu, no chcę spróbować. Jak się nie uda, trudno, ale na pewno się nie poddam, tak jak się nie poddaję nigdy. No właśnie, tutaj dla nas jest to niesamowita przyjemność obserwować ciebie i tobie kibicować, ponieważ pomimo tych przeciwności ty się nie poddajesz i to widać i to przynosi rezultaty. Chciałam teraz was spytać jako kibiców, jak wy obserwowaliście te mistrzostwa w Lublinie, co czuliście na trybunach? Panie Marianie. No ja po tym pierwszym rzucie już wiedziałem, że... Pierwszy rzut o wszystkim byłem spokojny, zdecydował. Byłem spokojny, bo widziałem, że tutaj jednak jest duży dystans pomiędzy kolejnymi zawodniczkami i tylko się martwiłem, żeby ta kontuzja się nie odezwała. Bo ja to wiem, co to znaczy, ułamek sekundy i nie ma o czym gadać, także tylko się tego obawiałem, ale na szczęście tutaj zdrowie dopisało. I powiem tak, no... Ja się cieszę z takiej rzeczy, że nie mogąc osobiście jakoś tam brać udziału w tych wydarzeniach sportowych z powodu upływu czasu, kontuzji i tak dalej, to cieszę się, że nasza redakcja i nasi widzowie przede wszystkim mają ten gest i ich wkład, pomoc finansowa, no, przynosi konkretne rezultaty. To nie jest jakieś tam, powiedzmy sobie, no, pomoc w ciemno, kiedyś może coś będzie. Widać, że te osoby, którym Państwu pomagają, no, naprawdę zasługują na tą pomoc i wszyscy jesteśmy dumni, jako widzowie, redakcja, to każda ta złotówka i słowo wspomniane o Marcelinie, o Dominiku, o innych naszych, o Zbyszku, o innych osobach, którym ułatwiają Państwo karierę sportową. To jest konkret. To jest coś, co być może niektórzy z nich nigdy by nie mieli okazji takich rezultatów osiągać, gdyby nie pomoc naszych widzów. Także ja bardzo wszystkim dziękuję. Tak bym powiedział, takim językiem, to jest nasz wspólny sukces, wasz wspólny sukces, ale to, że Marcelina naprawdę jest osobą, w którą warto inwestować, to naprawdę to widać, że to nie jest jakaś tam, ale powiedzmy,
powiedzmy sobie, taka szarpanka z innymi zawodniczkami, tylko to jest zawodniczka naprawdę najwyższej klasy i myślę, że to jest początek wielkiej kariery. I ja byłem, bardzo byłem zadowolony i nie chcę już tam, powiedzmy, budować atmosfery. Bardzo dobrze, budujmy tę atmosferę, bo jak wiemy, nie mamy tylu wielkich sportowców. Ostatnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej też pokazały, że te dyscypliny, które tak się mocno dofinansowuje, one przynoszą różne efekty, a właśnie ci wielcy sportowcy, tacy jak Marcelina Witek, nie mają tak łatwo pod względem finansowym, ale dzięki Wam Marcelina ma ten komfort właśnie, że cokolwiek się stanie, to będzie pomoc. I może teraz przejdziemy do brata Twojego, Mariusza. Mariusz, tutaj też jest taki fenomen, Ty jesteś starszym bratem Marceliny. Tak, starszym o 6 lat. No właśnie, ale tak ją wspierasz. Nie ma między wami jakiejś zazdrości. Jesteś takim jej nieformalnym menedżerem. Tutaj wszystkie informacje spływają właśnie od ciebie a propos startów Marceliny. Jak to jest możliwe? No w sumie dla mnie nie ma różnicy, czy Marcelina zdobędzie Mistrzostwa Europy, Świata, Polski, czy nawet gdyby była mistrzynią osiedla, to bym mi pomagał tak samo. No, to nie ma różnicy. Siostra to jest siostra. Tata to jest tata i mama, to jest rodzina. No dobrze, no to zapytam właśnie jeszcze rodziców, jak wam się udaje wspierać Marcelinę całą rodziną, przecież jeszcze wspomnimy dziadka, który, jak opowiadaliście, rzucał granatem, później tata rzucał oszczepem i Marcelina rzuca oszczepem, jest to już taka rodzinna tradycja. Jak wam się udaje tak razem wspierać Marcelinę i być ciągle jako ta drużyna? Ja, jeśli mógłbym powiedzieć, mam głęboko w głowie taką sprawiedliwość, taką uczciwość, żeby o wszystkim mówić, niczego nie utaić, nikomu nie dać z boku, żeby drugi się domyślał, że może coś dostał więcej lub mniej. Cały czas mówię im, że jeżeli będzie wszystko otwarte, jeżeli będziemy rozmawiali o tym, to nie będziemy mieli żadnych problemów, żadnych kłótni. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby Mariusz i Marcelina jako rodzeństwo, żeby mogli ze sobą nie rozmawiać, pokłócić się. No bo tak się w życiu zdarza, że właśnie rodzeństwo ze sobą nie rozmawia. Oni, jak byli młodsi, to jest różnica 6 lat. Mariusz nie bardzo lubił Marcelinę, mieszkali w jednym pokoju. Było? O, to tak jak my z bratem. Tak. Ja wiem coś o tym. I w tym czasie zawsze Marcelina do niego lgnęła jak pszczoła do miodu, natomiast Mariusz nie bardzo chciał z nią rozmawiać. Powiedziałem, tak, pamiętaj, kiedyś, jak ona będzie miała przynajmniej 18, ty odpowiednio więcej, zobaczysz, że to się zmieni. I to się bardzo zmieniło. I cieszę się, że Marcelina ma takiego brata, ja mam takiego syna, że wspieramy się po prostu i w rodzinie to jest chyba najważniejsze. Tato, jak ty widzisz, patrzysz na tą rodzinę, która tak nie tylko pięknie mówi, ale tak pięknie działa, jest w sumie wzorem takiej rodziny, która działa. Od pierwszego kontaktu, kiedy byliście tu państwo właśnie jeszcze z Nestorem rodziny, pozdrawiamy serdecznie dziadka Marceliny, który pewnie, jeśli nas nie ogląda, to pewnie obejrzy później, także widać, że jego te tradycje rodzinne, patriotyczne, jego walka o Polskę została przeniesiona już na właśnie tę niwę sportową i cieszę się, że cała państwa rodzina, ale mówię, to już to wrażenie od razu się dało odczuć przy pierwszym kontakcie, kiedy byliście państwo tu przejazdem, zdaje się, do Zamościa, czy na jakieś zawody. Do Lublina. Do Radomia. Przepraszam, tak, ale wiedziałem, że gdzieś tutaj blisko, to chyba już prawie 2 lata temu, nie? Rok temu. Z okładem tak, o ten czas nam tutaj. 2017. Także pamiętam właśnie ten kontakt i wiedziałem, że to twoja siła, to nie jest tylko twój organizm, twoje mięśnie, twoja psychika, ale właśnie wsparcie całej rodziny. Tutaj nawet choć brat jest daleko i nie bierze udziału w samych twoich sportowych osiągnięciach, to wiedziałem, że na pewno bardzo ważny wpływ psychiczny i duchowy, ale okazało się też, że taki też medialny, to właśnie przez brata przyszło. Także cieszę się, że możecie być właśnie takim wzorem nie tylko samych wyników sportowych, ale też i postawy takiej patriotycznej, tak jak właśnie zawsze tego dziadka wspominamy, który rzucał granatem i takiego bardzo bardzo wspaniałego życia rodzinnego, gdzie przyjaźń, gdzie lojalność, uczciwość wzajemna, właściwe rozwiązywanie konfliktów, że to może być
wzorem dla innych. Nie? I tu zestawienie właśnie z takimi gwiazdkami tak zwanego wielkiego sportu, które praktycznie nie mają psychiki, to są takie laleczki wystawiane gdzieś na pokaz, obudowane ogromnym takim przemysłem medialnym, a w momencie prawdziwej walki to się jak puszka po piwie gniecie i nie ma żadnej wartości. No smuci mnie, że młodzi ludzie, czy w ogóle ten przemysł medialny jest nastawiony na promowanie tylko takich pseudosportowców, czy takich dyscyplin sportu widowiskowych, a nie pokazuje się sportu jako szkoły charakteru. Nie? Ale telewizja Idź Pod Prąd troszeczkę to nadrabia, nawet no właśnie, jak wiecie, komentatorzy sportowi z tego głównego ścieku też tam już widzą naszą konkurencję na plecach i tak nas próbują zabraniać. Tak. Towarzysz Borek tam powiedział, że absolutnie, jak pastor może się wypowiadać o piłce nożnej, to nie można, no. Zabraniamy, no, się jednak będę. Nie przejmujemy się i właśnie poruszyłeś ten wątek szkoły charakteru i o to też chciałam was zapytać, bo to jest tak, że twój tata mówił, że ty jesteś spięta na zawodach. Powiedz, jak to jest? Jak ty sobie radzisz ze stresem? Jesteś kobietą. Kobiety mają do siebie, że się ciągle zamartwiają, a już na takim poziomie, światowym poziomie, no to już ten stres sięga zenitu, można powiedzieć. I jak ty sobie radzisz? A później jeszcze was spytam, jak wy jej pomagacie. To znaczy tak, jeśli na treningu jest dobrze, to ja mam w głowie, że jeśli na treningu było dobrze i były dalekie rezultaty, to znaczy, że na zawodach też tak będzie. Więc to jest taki mój wewnętrzny spokój, ale jeśli pojawiła się teraz kontuzja, to taki mały niepokój się wkrada, gdzie, tak jak tata powiedział, że byłam teraz na zawodach wczorajszych, no byłam spięta i nawet nie mogłam swobodnie pobiec, bo jednak ten ruch był taki troszeczkę sztywny. No ale chyba po trzecim rzucie, jak już widziałam, co tu się dzieje, widziałam rozeznanie, co ile rywalki rzucają, to no troszeczkę mnie stres puścił, aczkolwiek jak już mocno chciałam rzucić dalej, no to niestety się nie udawało, bo im mocniej chcę, tym gorzej niestety to wychodzi. Dlatego myślę, że jak na treningach się udaje, to też takie przekonanie jest w głowie, że na zawodach, jeśli na treningu jest dobrze, to na zawodach też powinno być dobrze. I tata zawsze o tym mi mówił, że to taka pewność siebie po prostu wzrasta, kiedy, tak jak powiedziałam, dobre rezultaty oddaje na treningach. A jak zbudować taką pewność siebie u zawodnika, czy w ogóle u córki, młodej dziewczyny, to nie jest łatwe. To jest bardzo, bardzo rzadkie, jeśli chodzi o to, żeby taka młoda osoba była tak pewna siebie. No na przykład wczorajszy dzień. Widzę, że mam ograniczony kontakt. Mówię, co jest, znowu jesteś zdenerwowana. Oj, nic tam nie mów, nie? Ja mówię, szczypnij się w nogę, rozluźnisz się, daj mi spokój. No i to tak to wygląda, nie? W każdym bądź razie wtedy nie staram się właśnie też specjalnie dlatego za dużo informacji przekazywać, więc daję zawodniczce działać. Ale ona już się nauczyła, jak się powinna zachowywać na zawodach po rzucie, bez względu na wszystko, czy dobry, czy zły podejdzie. Ja to wszystko rejestruję, analizuję. Krótka informacja, prosta noga, nie leć głową do przodu, czy nie odsłaniać się, takie informacje w rzucie oszczepem. No ona mi mówi, no okej, ja wiem, tylko wiesz, mnie boli. Ja mówię, dobra, okej, jak cię boli, to ja rozumiem, że ty robisz taki ruch, jaki musisz w danej chwili. Rozumiem to, że to nie jest do końca w 100% technicznie, ale rozumiem dlatego, że jest problem. Więc no, wczoraj tak też było. Mogliśmy sobie tam wymienić informacje, nie było z tym problemu. No i cieszę się, że to w pierwszym rzucie załatwiła konkurs i kolejny raz została mistrzynią Polski. To duma dla mnie, bo kiedyś w Słupsku, no już dosyć sporo lat temu, gdzieś około 30, był Stanisław Witek, kolega z klubu, który nie był moim bratem. Tak a propos, urodził się 24 kwietnia, tak jak ja. Trenował tego samego trenera, tą samą konkurencję. I jest 7 lat różnicy między nimi. Sięgając 3 pokolenia do tyłu, nie mogliśmy znaleźć wspólnych przodków, nie? Czyli taka całkiem przypadek taki, nie rodzina. No i nawet odnośnie pana Mariana, który powiedział, że to jest nasz sukces, Marcelina dzisiaj już
wczoraj emocje, ale dzisiaj już tak na spokojnie na Facebooku podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i napisała, że to nie jest jej sukces, tylko właśnie nasz sukces. Tak. I między innymi jest telewizja Idź Pod Prąd wymieniona, że bardzo nas wspomaga i jest dla nas bardzo ważna, bo telewizja to są kibice, to są ludzie, którzy są w każdym zakątku Polski i świata również. Tak jest. Tak jest i to wam dziękujemy i was zachęcamy do tego, żeby obserwować Marcelinę i na Facebooku, i na Instagramie, i na Twitterze. W tym momencie zobaczycie na czacie te wszystkie linki. Polubcie, zaobserwujcie i też możecie zadać pytanie Marcelinie i całemu Witek Team. Myślę, że za chwilkę kilka tych pytań będę mogła zadać. Przypominam, hashtag IPPTV obowiązuje we wszystkich mediach społecznościowych. No to cofnijmy się trochę wstecz. My już o tym rozmawialiśmy rok temu, ale też chciałam was zapytać, jak to było na początku. Kiedy ty zaczęłaś trenować? Kiedy już wiedzieliście, że to będzie zawodniczka światowej klasy? Czy był taki moment? To znaczy tak... Ja to wiedziałem od zawsze. Naprawdę, ja to wiedziałem od zawsze. Ja powiedziałem, że będę szedł za Marceliną w dym w każdym momencie, choćby mnie mieli zwolnić z pracy, ja zrobię wszystko dla niej, żeby jej się udało. Ja tą praktyczną wiedzę jakby miałem, tak jak wspomniałem rok temu, poszedłem specjalnie na studia. W późnym wieku. Jeszcze ich nie skończyłem, mam zamiar. Została mi obrona tylko. Także już naprawdę niedaleko. Ale zrobiłem to z myślą o Marcelinie. Także ja wiedziałem od początku, nie wiem, Marcelina jak myślała, to może sama powie, w każdym razie ja to wiedziałem od zawsze. Tylko zawsze bałem się tego zdrowia, czy tego zdrowia wystarczy. Na pewno rodzice od samego początku chcieli, żebym cokolwiek robiła. To nie było oparcie na lekką atletykę i na oszczep. To po prostu miałam cokolwiek robić, ruszać się, żeby tylko nie siedzieć przed komputerem, żeby po prostu jakaś aktywność fizyczna była tutaj obecna. No ale akurat świętej pamięci trener taty Ryszard Ksieniewicz prowadził innych zawodników i tata mnie do niego zaprowadził. Oczywiście to była najpierw zabawa, gra w kosza, po prostu takie jakieś tam ćwiczenia. No i miałam chyba trzy podejścia i dopiero za trzecim razem jakoś tak zaskoczyłam, że stwierdziłam, że nie, chcę to robić i koniec, kropka. I miałaś wtedy lat? 12, 13, pierwsze mistrzostwa Polski, 12 lat. I też jak tata ma na strychu taki swój jakby pokoik, gdzie ma po prostu swoje wszystkie trofea, one są jeszcze częściowo też u dziadków i jak widziałam to wszystko, to chciałam mieć podobne, ale powiedziałam mu, że chcę mieć takie, ale chcę mieć o jeden medal lepsza. I to tak, taki bodziec dla mnie, gdzie po prostu sama się w to wszystko wkręciłam. Tata był moim sparring partnerem przez rok. A potem stwierdził, że skoro i tak ze mną cały czas ćwiczy, bo byłam najmłodsza w tej grupie, to byli wszyscy starsi zawodnicy, to został moim trenerem i tak współpracujemy już od 10 lat. A jak na to wszystko patrzyła mama z pozycji mamy, jak to wyglądało? Cieszyłam się bardzo. Cieszyłam się, że znalazła swoją pasję, że idzie to w dobrym kierunku, że nie zatraci się gdzieś przed tym komputerem, że nie wpadnie w jakieś złe towarzystwo, bo o to się bają chyba wszyscy rodzice. No i że tak daleko zaszła. Pomimo swojego młodego wieku już ma tyle osiągnięć na sobie. I myślę, że nie są to ostatnie i cały czas myślę o tym, że będzie jeszcze lepiej, no i że będzie chyba ten najwyższy stopień. Ja jeśli mógłbym jeszcze coś dopowiedzieć, bo żona chyba tak ze skromności nie bardzo będzie chciała na ten temat powiedzieć cokolwiek, ale ja z punktu widzenia trenera, męża, ojca, żona jest naszą ostoją. Gdyby nie ona, to my nie mamy gdzie wracać, bo w domu
dom musi funkcjonować. Przyjeżdżamy, torby pełne brudnych ciuchów, za chwilę pralka chodzi na parę razy, pierogi są ugotowane, mieszkanie wywietrzone, wysprzątane, tylko usłyszy samochód, już jest w oknie, także gdyby nie żona, to nam też by się to nie udało. To jest bardzo ważne. Ona stanowi ten dom, do którego możemy wrócić. No taką mam swoją rolę. Taka jest rola matki i żony. Cieszę się bardzo, że mam w ogóle dwoje takich fajnych dzieci, że los nas obdarzył w ogóle takimi fajnymi dzieciakami. I Mariusz, że się tutaj tak wspierają. Mariusz naprawdę odgrywa wielką rolę tutaj w życiu Marceli. Tak, i myślę, bo jak dowiedział się o problemie, o kontuzji, to już szukał jakiegoś, mówi, jakiegoś lekarstwa, jakiegoś, nie wiem, wałka, rollera. Zamówił go ze Stanów, gdzie on nie jest dostępny w Polsce. Już go mam, już się wałkuje, także naprawdę on tutaj odgrywa, nie dość, że to menadżer, to jeszcze fizjoterapeuta częściowo, rodzice masują, chłopak, także naprawdę, no, starają się w każdym momencie być ze mną, wspierać, pomagać, także ja mogę im podziękować i cieszę się, że mam taką rodzinę, jaką mam. Jest to niesamowite słuchać tego, co mówicie, i ja właśnie zanim oddam głos tutaj naszym widzom, bo już mam pytania od was, dziękuję serdecznie, to właśnie chciałam wam jeszcze oddać głos, o co wy byście chcieli zapytać Witek Team, albo co przekazać, bo mamy tę niepowtarzalną okazję, że jesteśmy wszyscy razem w studiu. No, piękną laurkę mąż pod adresem żony wygłosił, także tu nic dodać, to jest to, co staramy się też przypominać cały czas też w naszej telewizji, żeby wcale nie rezygnować z tych tradycyjnych wartości, że to naprawdę nie jest głupie, to działa, to działało już bardzo dawno, to zresztą nie jest przez ludzi wymyślone, to ktoś, kto to zaprojektował, tak to ułożył i jeśli my za tym pójdziemy, to to działa, ale chciałem jeszcze panią poprosić o jakąś taką refleksję, czy może apel do naszych widzów, którzy są rodzicami, no, młodszych dzieci, jak rodzice mogą wpłynąć na właśnie dzieci, żeby się zainteresowały czymś poważnym, no i jak im pomóc w wytrwaniu, bo wiem, że no fajnie jest na początku, a później przychodzi zniechęcenie. Podstawą jest to, żeby te dzieci słuchać, obserwować, czym się interesują. To nie jest tak, że Marcelina interesowała się zawsze lekkoatletyką. Marcelina tańczyła, Marcelina śpiewała, Marcelina chodziła na różne kółka, biegiem, to było tak zorganizowane, że wymienialiśmy się z Mirkiem, albo on, albo ja. I też były decyzje, że ona już tego nie będzie robiła, ona już nie będzie śpiewała, bo ona nie wygrała, więc absolutnie. Ja mówię, no może pójdziesz do szkoły muzycznej? Nie, bo to na pewno nie wypali. Więc później wymyśliła sobie, że będzie to taniec towarzyski. Może i by był, ale nie było odpowiedniego klubu, gdzie można było ją zapisać. Czyli gdzieś tam próbowała tańczyć sobie w domu, podglądać gdzieś tam. No i już tak mówię, Mirek w to wkroczył, zaprowadził do trenera Ksieniewicza. Śmialiśmy się bardzo, bo te początki były no takie, jakie były. Mówi Mirek, że tak jak Marcelina wspomniała, że zaskoczyła tam za którymś razem. Ale mówię, podstawą jest, niestety trzeba się poświęcić. Jeżeli rodzice mogą uznać to, że to jest kaprys dziecka, nie odbierajcie tego nigdy w ten sposób. Trudno zacisnąć zęby, temu dziecku trzeba pomóc jakoś się wykształcić. Ono musi mieć jakieś zajęcie, żeby się nigdy w życiu nie zatraciło. A pasja to już jest w ogóle najlepsza sprawa, jaka może się takiemu dziecku przytrafić. I obojętnie, czy to będą szachy, czy to będzie pływanie, lekkoatletyka, piłka, obojętnie. Czy też nawet kółko matematyczne, czy szkoła muzyczna. Należy po prostu przy tym dziecku trwać, wspierać i pomagać, na ile jest to możliwe. No to jeszcze tak przewrotnie zapytam. Nie żałuje pani tego poświęcenia? Nie, nigdy. Nigdy nie żałowałam ani jednego dnia. Było mi przykro w momencie, kiedy jest taki czas, że w zasadzie w ciągu miesiąca te dwa tygodnie są takie puste bez nich. To są te pierwsze dni, kiedy po prostu to musi się wszystko przewrócić i ja muszę jakoś te dwa, trzy tygodnie przetrwać.
No ale później jest wielka radość, wpadają do domu. Oczywiście złość na mojej twarzy, bo już torby nie leżą tak jak trzeba, że znowu tyle prania mi przywieźli, że to tak jest. Ale nie żałuję. Jestem wdzięczna Mirkowi za to, że się też tak poświęcił. I wdzięczna będę zawsze Mariuszowi, że Marcel mnie pomaga naprawdę w każdej sytuacji, w każdej chwili. Wiem, że zawsze, że pomimo tego, że kiedyś przyjdzie ten czas na to, żeby odejść, to będę mogła odejść spokojnie, wiedząc o tym, że oni będą wspierali się nawzajem. A ty, Marcelina, nie żałujesz takiego życia sportowca, bo to nie jest łatwe, tak jak mówiła twoja mama. Z perspektywy mamy to wygląda, że jesteście rozdzieleni w jakimś stopniu, a ty, no przecież to jest życie pełne wyrzeczeń, prawda? To nie jest życie takie wygodne czy przyjemne. To znaczy tak, ja, tak jak wspomniałaś, oddałam się po prostu temu, to stało się moją pasją i no nie żałuję niczego, nie zawsze było łatwo, bo no niestety tak to już w życiu sportowca bywa, ale na pewno niczego nie żałuję i niczego bym nie zmieniła, co... No niczego bym po prostu nie zmieniła, bo już też się wzruszyłam z tym, co mama powiedziała i... Słuchajcie, to ja wam powiem, że Marcelina jest takim charakterem, który prze do przodu i on jest idealny do walki, ale Marcelinę muszę hamować. Bo Marcelina tak ambitnie podchodzi do tego i niezmiennie od tych 10 lat, że słuchajcie, nawet żeby nie wykonywała rzutów, które i tak już są kiepskie, bo to jest któryś tam rzut 30 czy któryś tam na treningu i widzę, że nic z tego nie będzie, ale jej nie wychodzi, bo ona musi, to jest jej słowo muszę, jakby nic nie musisz. No to potrafiłem jej zdjąć lewego kolca, który blokuje, zdjąłem buta i już z tej napiętej atmosfery zrobiło się ha, ha, ha. Potrafiłem się normalnie położyć, mówię, biegaj po tacie tymi kolcami. Też rozładowałem sytuację i wiele innych takich sytuacji, gdzie no byłoby to pewnie pożywką dla innych, którzy patrzą, nie? O, kłócą się. A nie, my się nie kłócimy, my rozwiązujemy problemy w inny sposób. Tak, i postanowiliśmy w momencie, kiedy zaczęliśmy ze sobą współpracować, że wielu sportowców nie jest w stanie współpracować z rodzicem. No właśnie. No i niestety to się później rozmywa i przechodzą dzieci sportowców po prostu do innych trenerów, do obcych, bo rodzice sobie nie radzą, a my powiedzieliśmy, że pokażemy wszystkim, że taki układ, że taki układ się udaje i że damy radę. I taką sobie słowną umowę zawarliśmy między sobą, że to choćby nie wiem, co się działo, to i tak jesteśmy ze sobą i tak już zostanie do końca. Niesamowite. Tak. To nasza umowa sprzed 8 lat, bo jeszcze wcześniej to tam nikt nie myślał, że Marcela na stałe będzie rzucała, ale no, tak jak to w życiu się zdarza, to nie chcieliśmy, żeby... Chodziło o to, żeby każdy był świadomy tego, że oprócz tego, że ciężko jest prowadzić swoje dziecko, to jeszcze te podszeptywania tych innych ludzi, którzy lepiej wiedzą, chcą doradzić lepiej, i to właśnie tak to później się dzieje, że skłócą. Nie, na to jesteśmy całkowicie odporni, bo my to wiedzieliśmy i powiedzieliśmy sobie. I Marcelina, jak słyszy, gdzieś tam się zdarzy, że ktoś tam się przymila i chce być taki miły, oczywiście zna intencje. Krótko na temat, nie ma dyskusji, w ogóle nie wchodzi w żadne te i ja ją cenię za ten charakter. Pani Marianie, jakie pytanie od Pana, czy właśnie też Pan jako sportowiec też wie, czym są te wyrzeczenia i poświęcenie się właśnie jakiejś konkretnej dyscyplinie? Nie tyle pytanie, ale ja cały czas się zastanawiam, co zrobić z tą karierą później, bo jednak dyscypliny olimpijskie, no to jednak, co tu dużo gadać. Całe życie nie można startować, bo to jest jednak... wiadomo, jak to wygląda. Ja widzę w Marcelinie talent, który można wykorzystać w innych dyscyplinach sportu, takich bardziej, no, na przykład komercyjnych, no, w jakimś tam fitnessie, w czymś, nie wiem.
bo ma warunki fizyczne doskonałe. No i o ile oszczep, czy w ogóle ekoatletyka, to jest taki, powiedzmy sobie, mało kto uprawia te dyscypliny rekreacyjnie, prawda? To są już takie albo wyczyn, albo tutaj nikt cię nie wpuści na stadion. Taka jest, takie były realia w czasach komuny i dzisiaj, jak nie możesz pojechać na zawody, to nikt się tobą nie będzie interesował. A tutaj jest nie dość, że są osiągnięcia. I co zrobić, żeby po prostu ten potencjał owocował, no powiedzmy, przez kolejne lata, najlepiej przez całe życie, ja nie wiem. Właśnie to nie wiem, ale ja naprawdę obserwując chociażby wczoraj na stadionie rywalki Marceliny czy z innych dyscyplin sportu, widzę, że ona po prostu ma doskonałe warunki fizyczne. Jest bardzo medialna, doskonałą ma sylwetkę, proporcje i myślę sobie, jak tutaj po tej lekkoatletycznej karierze, co powinna zrobić, żeby inni też mieli pożytek z jej doświadczenia treningowego, z jej tej kariery. No, ja wiem, jak czas szybko ucieka. Jak się nie wykorzysta tego w odpowiednim momencie, no to potem się żałuje. A stąd to moje takie zatroskanie o przyszłość. I nie wiem, no ja tak cały czas, mnie to dręczy od wczoraj. Znaczy, trafił pan w sedno, bo obecnie studiuję wychowanie fizyczne, ale mamy też, znaczy musimy wybierać specjalizację i przeszło mi przez myśl właśnie fitness, bo to jest coś, co też mi się podoba, bo to jest też forma treningu, więc no, mnie to bardzo interesuje i mogłabym tutaj częściowo spełnić swoje marzenia z dzieciństwa, bo są przecież jeszcze zumby i takie różne inne rzeczy, gdzie to jest jakaś forma tańca, co kiedyś mnie interesowało i nawet mnie dalej interesuje. Także może w tym kierunku, najważniejsze teraz jest skończyć szkołę, studia, obronić się i... W którym jesteś roku? Teraz skończyłam pierwszy rok magisterki, czyli zostaje mi jeszcze rok nauki. No i chwilowo to będzie w 2019, mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie i je skończę. Także będzie rok przed igrzyskami i myślałam właśnie nawet o kursie instruktora fitnessu, właśnie coś w tą stronę po prostu spróbować. No wiesz, bo to jest dobra marka już, mistrzyni Polski, prawda, medale, a to jest doskonały fundament do tego, żeby pójść, powiedzmy sobie, i osobom, które rekreacyjnie chcą zajmować się sportem, swoje doświadczenie udostępnić. Naprawdę jest bardzo doceniane, bo wiemy, że trenerów, takich instruktorów, to się produkuje, powiedzmy, no, masowo i taśmowo, tylko brakuje często osób, które naprawdę są rzetelnymi sportowcami z przeszłością, z dużym potencjałem wiedzy i doskonałymi warunkami fizycznymi. No tutaj pan wyprzedził naszego widza Tomasza Tomata, który miał pytanko do Witek Team. Jakie plany na przyszłość? Tutaj już mamy odpowiedź. Także Kicek pisze: gratulacje dla Marceliny i pozdrowienia dla dopingującej ekipy Idź Pod Prąd z prezesem Marianem Kowalskim i żoną jego Agatą na czele. Było was widać i słychać, kochani, w TVP Sport. Michał Fałek też mignął. No właśnie a propos Michała Fałka, naszego redaktora, on przeprowadził wywiad na stadionie z Marceliną. Myślę, że po programie będziemy mogli zobaczyć ten wywiad, jak również rzut, który dał zwycięstwo Marcelinie we wczorajszych Mistrzostwach Polski w Lublinie. Mamy pytanie od Adama Paj. Jak wygląda obecnie sytuacja ze wsparciem dla Marceliny ze strony związku? Czy chcielibyście się ustosunkować do tego pytania naszego widza? Marcelina jest, tak jak tu wspomnieliśmy wcześniej, w konkurencji olimpijskiej i wsparcie, jeśli chodzi o związek, szkolenie, do tej pory zawsze to szkolenie miała, czyli to tak naprawdę w jej przypadku to jest dwa obozy listopad-grudzień i pięć od stycznia do maja, czyli to szkolenie zawsze ma zapewnione. Także tutaj z tym nie mamy problemów. Był problem ze sprzętem, którego kiedyś nie mogliśmy otrzymać i to był duży problem, dlatego że, no wiadomo, Marcelina musi wybierać. Co teraz się wydarzyło na przykład na mistrzostwach? Mamy te lepsze oszczepy i te gorsze, znaczy gorsze, one nie są gorsze, one są jakby przeznaczone dla zawodników o mniejszych zdolnościach technicznych. Chodzi o to, że jeżeli boli bark, to musi być oszczep, który jest bardziej miękki, który jakby zneutralizuje te uderzenie i nie przeniesie tego ciężaru na bark. Także no, wtedy nie mieliśmy tych oszczepów twardych, które gwarantowały dalekie odległości. Nie było problemu i gwarantowały, no tak jakby powiedzieć,
one są potrzebne, żeby daleko rzucać. Ale jeżeli jest problem, to musimy wykorzystywać te oszczepy bardziej miękkie. Także z Polskiego Związku mamy zabezpieczone szkolenie. Nie wiem, jak w tym roku będzie. No, zdobyła Mistrzostwo Polski. Myślę, że się nic nie zmieni. Także, także chyba raczej też. Ale też wzywamy Was do wsparcia. Wiecie, gdzie to zrobić? idpodprąd.pl/wsparcie. I dziękujemy za te wszystkie, za tą pomoc, którą do tej pory Marcelina dzięki Wam uzyskała. Wspomnieliście o igrzyskach. To ja zapytam o te najbliższe, chyba najważniejsze zawody, czyli Mistrzostwa Europy. W Berlinie, zdaje się, jedziesz na te mistrzostwa. Jakie masz przeczucia? To znaczy tak, no na pewno nie będzie lekko, to wiem. Liczę na to, że troszeczkę może bark przestanie się odzywać, bynajmniej na tyle, żeby jednak ta technika troszeczkę się tutaj poprawiła. Będę na pewno walczyć, no na pewno się nie poddam. Mam nadzieję, że uda mi się zakwalifikować do ścisłego finału. A co będzie dalej, no to zobaczymy. Na pewno chcę spróbować i chciałabym dostać taką szansę, żeby na nie pojechać. Także no będę walczyć na pewno i tym bardziej cieszę się, że tata może być na tych zawodach ze mną, więc już nie będzie musiał się denerwować i stresować i po prostu w każdej chwili będę mogła podejść, usłyszeć jakąś krótką radę i po prostu ją wykorzystać. Ja osobiście, jak oglądam w tej chwili, jak Marcelina rzuca, to ona jest wytrenowana, ona w dalszym ciągu by rzucała ponad 60 metrów. Nie byłoby z tym problemów, tylko pobolewający, tak powiedzmy, bark uniemożliwia jej to. Ja to widzę na przykład na podstawie szybkości biegu, wykonanego ruchu, to wszystko jest wolniejsze, takie spokojniejsze, a tak to jest taki strzał, jak nic nie boli, to jest taki strzał. No miejmy nadzieję, że te 3 tygodnie pozwolą, jeszcze będziemy na 10 dni na obozie w Cetniewie, to jest taki obóz bezpośrednio przed Mistrzostwami Europy. Tam oczywiście są wszelkie takie i lasery i różne przyrządy do tego, żeby ta odnowa biologiczna czy rehabilitacja przebiegała normalnie. Będzie fizjoterapeuta, także myślę, że teraz będzie najlepszy czas na to, żeby jeszcze trochę podratować to zdrowie. No i marzeniem jest... Wcześniej nie chciałem nic mówić, marzyłem o medalu, to wiedziałem, ale dzisiaj chciałbym, żeby była w ósemce. To otwiera jej drogę na kolejny sezon po prostu. No to skoro mówimy o marzeniach, to zapytam o te marzenie, jakie wy jako Witek Team macie marzenia. Co by musiało się stać, żebyście powiedzieli tak, to już jest spełnienie marzeń i to jest to, o czym zawsze pragnęliśmy, jesteśmy zadowoleni. Ja będę robił wszystko, póki ona chce. Jeżeli ona już powie, że jestem tata zmęczona, ja już tego nie mogę robić albo już mi się nie chce, to ja to uszanuję, ale dopóki ona będzie chciała, to ja po prostu wszyscy będę pal do przodu i tak samo myślę pozostali. I Mariusz, i Beata, także... Takie jest moje zdanie. Dopóki będzie chciała, to będzie tą pomoc od nas otrzymywała. To na pewno. A chce. I to chce mocno. To my mocno będziemy cię wspierać. No, dla każdego sportowca chyba najważniejszymi zawodami no, są Igrzyska Olimpijskie. No, 2 lata temu zabrakło mi 50 cm do uzyskania minimum. Nie dostałam szansy, żeby pojechać. Niektóre osoby nie mające minimum dostały. No ale stwierdziłam, widocznie tak musiało być i pracuję teraz na to, żeby za 2 lata udało się zdobyć minimum i spokojnie przygotowywać do igrzysk. I mam nadzieję, że już nie zrobię żadnej głupoty, bo to troszeczkę była moja głupota, jeśli chodzi o ten bark. Bo trochę za bardzo chciałam, jak pierwszy rzut wyszedł tak daleki, to troszeczkę mnie poniosło przy pełnej trybunie i wykonałam po prostu zły ruch techniczny, co przełożyło się po prostu na problem, jaki mam. No i teraz już nie dam się tak mocno ponieść, że jednak ta głowa jest trzeźwa, już myślę, co się może wydarzyć. No ale musiałam się przekonać na własnej skórze, jak tata mi mówił, to tak rozumiałam, ale nie docierało to do mnie, chciałam i tak wiadomo. No ale...
Ja chciałbym zawsze ją chronić przed tymi głupimi kontuzjami. To są czasami, tak jak wczoraj, truchcik na boisku rozgrzewkowym i taki dołeczek po młocie. Nic takiego. W trawie, niewidoczny, na przykład mokra nawierzchnia, gdzieś wykonuje się rwanie, zarzut, a załóżmy, że noga się pośliźnie i już ta siła pójdzie nie tam, gdzie powinna wejść. Ale mimo wszystko nie jestem w stanie uchronić jej przed kontuzjami, bo ona też się uczy. Ona się uczy życia po prostu poprzez takie zdarzenia, nie? I tak sobie myślę, mówię, Marcela, to weź mi tak powiedz, jak to wyglądało, bo ja nie mogę nigdzie tego drugiego rzutu obejrzeć, żeby zobaczyć, jaki on był technicznie. A daj spokój, mówi, tam gdzieś głowa, gdzie indziej, oszczep tam w niebo. A mówię, no dobra, to już wiem. To ten oszczep trafiony idealnie, tak jak sobie możemy wyobrazić, to jest rura. Czyli tak naprawdę, pokażę, że to jest taka średnica, czyli taki opór, mając swoją wagę 600-gramową. Natomiast jeżeli ten oszczep nie jest trafiony w punkt, no to jest kilkukrotnie więcej. I to jest wszystko gdzieś tutaj, czy na barku, czy na łokciu, gdzieś tam się to wszystko odbije. No i tak też się wydarzyło, ale dobrze, że nic nie jest zerwane. Ja się bardzo cieszę, bo to jednak operacja, to chyba byłoby już, tak jak to widać po pani Andrzejczyk, że to niekoniecznie musi się udać, nie? To już jest ingerencja, a tu jest naciągnięcie, więc ja wiem, że to z reguły gdzieś tak około pół roku takie właśnie przyczepy bolą, później to przechodzi. Po sezonie, w następnym sezonie będzie sprawna, jestem przekonany o tym. Dzięki Bogu to rzeczywiście skończyło się dobrze. Też tutaj w redakcji kibicowaliśmy, modliliśmy się za ciebie, bo oczywiście Mariusz o wszystkim informował. Mariusz, jeszcze do ciebie pytanie, wracając do tego wątku rodzeństwa. Czy Marcelina zawsze była taka pewna siebie i taka ambitna? Czy jak jeszcze byliście mali, to było inaczej? Raczej nie, raczej to wyszło po prostu z czasem i z po prostu z treningiem i z osiąganymi rekordami. Czyli to można zbudować. Mi się wydaje, że zbudowała z czasem po prostu tą pewność siebie. A mi się wydaje, że chyba nie do końca, bo byliśmy w Hyde Parku i Marcelina na taką wieżę wjechała, komuś laczki spadły, my na dole, a laczki dopiero na dole, a Mariusz nie poszedł na tą wieżę. Także tak, że ja nie jestem pewien. Bo ja zmęczony byłem. Czyli Marcelina jest po prostu szalona, trochę masz tego szaleństwa w sobie. No chyba tak, bo no ja się nie bałam nigdy takich sytuacji ekstremalnych. Bardzo lubię takie rzeczy, aczkolwiek no nie na wszystko mogę chodzić, bo jeszcze odczuwam jakiś tam dyskomfort, jeśli chodzi o bóle głowy i tak dalej. Ale no lubię takie rzeczy, interesuje mnie to. Kiedyś chciałabym na przykład, nie wiem, spróbować skoczyć ze spadochronu. Chciałabym coś takiego. Myślałam kiedyś, żeby tacie na urodziny taki prezent zrobić, ale z kolei tata mówi, że on nie dałby rady. Nie. To trzeba brata wziąć ze sobą. Ja to uwielbiam, w takim razie. Ja uwielbiam nurkować, to znaczy już nie nurkuję, ale nurkowałem z akwalungiem. Dla mnie świat pod wodą jest wspaniały. Ryby, cokolwiek by tam nie było, roślinność, czy rak, czy piasek, czy kamień wielki. Częściej można było mnie bez tego akwalungu, jeżeli nie miałem go ze sobą, to można było częściej nie widzieć mnie, niż widzieć na powierzchni. Czyli uwielbiam to, ale skoczyć ze spadochronu? Nie. Na to się nie dam namówić. To może po igrzyskach, po wygranych igrzyskach olimpijskich, wtedy skok ze spadochronu. To wszyscy razem. Co, Mariusz? Wtedy we trójkę razem możemy skoczyć. Czemu nie w czwórkę? A może nie. I w czwórkę. Nie. Słuchajcie, no to mamy wstępne deklaracje. To za 2 lata po igrzyskach olimpijskich. Słuchajcie, ostatnie słowa. Prosiłabym was, żebyście coś do widzów Idź Pod Prąd, którzy no nie są z nami tutaj, ale są na żywo przez ten ekran, czy komputera, czy telewizora, czy smartfona. Wszystkich pozdrawiamy. Dziękujemy za wasze pytania. Proszę was teraz właśnie, żeby jakieś przesłanie, czy do młodych widzów, czy ogólnie do widzów telewizji Idź Pod Prąd, ale nie tylko, to przecież mamy codziennie nowych widzów, dlatego też niektóre wątki powtarzaliśmy. Możemy też, nie wiem, czy mamy ten odcinek sprzed roku z Marceliną, czy jest na naszym kanale, bo jesteśmy co jakiś czas blokowani tutaj przez YouTube. Pozdrawiamy całą
całą ekipę YouTube i mamy nadzieję, że ten odcinek nie zostanie zablokowany. Także czy po kolei, czy kto pierwszy, ten lepszy? Prosimy bardzo. Ja na pewno ze swojej strony chciałabym podziękować oczywiście widzom, całej redakcji, wszystkim po kolei za to, że uwierzyliście we mnie, że mnie wspieracie, jesteście ze mną. Nawet nie wiecie, jakie skrzydła dostałam w momencie, kiedy otrzymałam od was pomoc, od momentu, kiedy Mariusz mi tutaj powiedział o po prostu telewizji Idź Pod Prąd. Ja się cieszę, że tak jak tata cały czas powtarza, że mam dla kogo zrzucać, że jesteście ze mną, że kibicujecie mi. Czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze jesteście, przyjdziecie na stadion, co jest naprawdę dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo jednak ciężko o kibiców lekkiej atletyki, nie jest ona jeszcze może tak medialna, ale mam nadzieję, że się zrobi. Także ja z całego serca bardzo dziękuję. Będziemy się starać, żeby się stawiała coraz bardziej medialna. No właśnie, to też jest kolejne wyzwanie przed telewizją Idź Pod Prąd. No ja myślę, że dla naszego środowiska, naszych widzów, osób, które tutaj uczestniczą w tym programie, sportowców, którymi się państwo opiekują za naszym pośrednictwem, to jest coś takiego fenomenalnego, że w zasadzie no, gdzieś tam w Lublinie, w tej Polsce B, to tam niektórzy nie czy wiedzą. C, jak tam, niektórzy mówią. Tak, jakieś Lublin, a tutaj jakaś nie dość, że tam telewizja powstała, tam można zrobić, pomagać sportowcom, którzy są prawdziwymi mistrzami, prawda, że można brać udział w życiu społecznym, politycznym. I to jest też taka zachęta dla zwykłych takich ludzi, którzy żyją z drugiej strony telewizora w takim przeświadczeniu, że sport, polityka, jakieś wydarzenia, to gdzieś tam ktoś za nich robi. Nie, my udowadniamy, że to jest w zasięgu ręki każdego z nas i że nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów, żeby nie brać w tym udziału. Także to jest taka moja osobista satysfakcja, że akurat ci sportowcy, którzy do nas się zwrócili o pomoc, no, dają satysfakcję wszystkim, którzy tę pomoc świadczą i mamy wszyscy powód do dumy. I to jest zdjęcie tego kompleksu, kto nie mieszka w Warszawie, kto tam nie gra w piłkę nożną czy w golfa, prawda, to już nie ma szans, to, tak? To tam nie jest pełnowartościowym, prawda, obiektem zainteresowania telewizji i mediów. Zupełnie tak nie jest i ja uważam, że to jest taki nasz wkład w to, żeby jednak ośmielić wszystkich do tego, żeby brać udział w życiu takim publicznym, po prostu tam, gdzie każdy z nas czuje się na siłach. No bo to można? Można. Można. Już. Kto następny? Mariusz, ty. Mariusz, ty, no przez ciebie to się wszystko... No nie dzięki gada, tobie się wszystko zaczęło. Nie mówię, nic nie robi. Ja też chciałem bardzo podziękować widzom, że wsparli i wspierają Marcelinę. No ja w sumie natknąłem się na telewizję Idź Pod Prąd dzięki panu Marianowi, bo oglądałem jego filmiki na YouTubie. No jakoś tak przypadkiem wpadł. No i szczerze powiem, nie żałuję. No, naprawdę. Jednak ten YouTube się przydał. A tylko do tego. Jak nie utrudnia, to pomaga, tak? Ja to w każdym bądź razie wiem, że Mariusz słucha programu cały czas, jest na bieżąco, wszystko wie, poszerzyły mu się horyzonty, rozumie pewne rzeczy, mądrzejszy ode mnie, już jest dawno chyba. W każdym bądź razie no ja się cieszę, że tak jak Marcelina wspomniała, że państwo jesteście, że mamy kibiców, i że pomagacie. No, my też staramy się pomagać. Marcelina wielokrotnie, pani Małgosi czy komuś tam w Słupsku też pomaga. To te dobro się przekazuje. Także ja się cieszę, że pomagacie Marceli, a Marcela pomaga też innym potrzebującym. No właśnie. Małgosia walczy z nowotworem. Małgosia z Wrocławia, serdecznie cię pozdrawiamy i właśnie też może się leczyć dzięki wsparciu Marceliny Witek. Pozdrawiam też chłopaka Marceliny, którego z nami nie ma, ale również jest z nami duchem. Na pewno i na pewno nas ogląda, bo wspomniał o tym, że na pewno będzie oglądał. Kto jeszcze nie mówił? Pani Beato. W zasadzie wszystko zostało powiedziane. Przyłączam się tylko do podziękowań
No i cóż więcej. A my dziękujemy pani. No też świetnie, że pani zgodziła się wystąpić, bo wiemy, że jest pani też sercem tego projektu Drużyny Witek. No staram się. Też zachęta się, dla matek. Na pewno. No mama tutaj dba. Ten filar jest potrzebny w domu, no niestety, taka nasza rola. Tak, ale mama tutaj dba, jeśli chodzi o dietę, tak jak tata powiedział, zawsze wszystko jest przygotowane, nie może niczego zabraknąć, zawsze pyta, co bym zjadła, także mama mnie tu rozpieszcza, jeśli chodzi o kulinaria. Także w momencie takiego zawahania właśnie, takich małych łez, zawsze jakiś tam SMS do niej, a słuchaj, co byś zjadła, taka a może zrobić jakieś pulpeciki, a może pierożki, albo tak. Coś tam. I taka ostoja właśnie mama, tata i Mariusz, gdzie, no mówię, doznałam kontuzji, takiej jeszcze nie miałam, było mi bardzo trudno ją przyjąć po prostu do świadomości, bo cały czas mówiłam, a dobra, będzie dobrze, dam radę, tata mi tutaj troszeczkę mówił, wiadomo, trochę mnie prostował, bo doświadczył sam, co znaczy mieć problem z barkiem i no bardzo trudno było mi to przyjąć, że no niestety te rzuty już nie będą tak dalekie, jak były na początku sezonu, więc to było takie dla mnie dosyć trudne. I jeszcze kilka innych rzeczy, które można powiedzieć, no przycięło mi trochę skrzydła, bo troszeczkę ten nawet start w Londynie w zeszłym tygodniu też pokazał, że no wynik 50 metrów, też nie wiedziałam sama, co się wydarzyło tak naprawdę, no po prostu, no nie wiem. Nie wyszło, nie wychodziło, nic nie mogłam zrobić, ale mówię, tutaj troszeczkę głowa, no niestety nie była wolna, nie mogłam spokojnie myśleć tylko o tym, żeby pobiec i rzucać, ale było też właśnie kilka innych czynników, które się do tego, które miałam w głowie i które w tym momencie nie mogłam ich odrzucić, ale teraz już wszystko się, powiedzmy, klaruje i mam nadzieję, że będę mogła przejść do przodu, tak jak robię to cały czas, próbuję. No i że uda mi się, tak jak tata wspomniał, zakwalifikować na Mistrzostwa Europy, nie na Mistrzostwa Europy, tylko do finału Mistrzostw Europy, co jest w tym momencie dla mnie najbardziej cenne. I będziemy cię wspierać. Prosimy was, tak jak mówiłam, tak jak mówiła pani Beata, te słowa wsparcia są ważne dla sportowca. To, że napiszecie komentarz, to, że podacie dalej, czy podlinkujecie, to jest bardzo ważne. I też budowanie tej marki Witek Team, tak jak mówiłam, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, możecie to zrobić już teraz. Znajdziecie linki na czacie. Prosimy was bardzo. To też jest ważne. Także w tym aspekcie, o którym mówił Marian Kowalski, o którym mówiliście, o przyszłości, żeby też tych młodych ludzi właśnie, tych kilkunastoletnich, tak jak Marcelina zaczynała w wieku kilkunastu lat, żeby ich też zachęcić do tej trudnej drogi, ale przynoszącej sukcesy. No, dla mnie bardzo ważne jest w tym naszym spotkaniu ponad rok temu i te owoce, które rzeczywiście z tego piękne wyrastają, to że coraz więcej młodych Polaków ma dobre wzorce dzięki państwu. Nie powiem tylko dzięki tobie, no, ale dzięki wam. Tak, ja wiem, że ty to wiesz, ale to podkreślam. Tu później jest taki drobny apel do dziennikarzy, ale to jest jak gdyby myśl uboczna. Bo każdy człowiek potrzebuje jakiegoś wzorca, nie? Musi być, o, ten to zrobił, no to ja mogę też to zrobić. Albo jeden medal lepiej, nie? Tak jak ty bierzesz wzór z taty, nie? I to, co Polacy dostają dzisiaj jako te wzory do naśladowania z głównych mediów, to są raczej takie wzory, które kiedyś, no, wstydzić to mało, no to gdzieś one były w tym tak zwanym zaprzeczeniu wzorców, nie? Już nie będę tam się pastwił nad głównym ściekiem, a to, co robicie jako rodzina i bardzo się cieszę, że jako telewizja, jako środowisko Idź Pod Prąd, nasi widzowie, tak jak powiedzieliście, w różnych miastach, na całym świecie praktycznie, możemy też was wspierać, czyli uczestniczyć w tym projekcie, to jest pokazanie znowu prawdziwych wartości młodym Polakom przede wszystkim. Nie? To jest dla mnie bardzo cenne, to właśnie jaką masz wolę walki, jak potrafisz znosić też przeciwności, kontuzje i tak dalej, ale przede wszystkim to, że stanowicie
taką zgraną rodzinę, taki ten team, Witek Team, jak to Unika ładnie powiedziała. Nie, wymyśliłam, to już jest no, cała drużyna, całe środowisko wokół was się buduje. To jest rzeczywiście niezwykła jakość, niezwykła jakość w tym świecie mediów i tu rzeczywiście to, Mariusz, wielkie takie słowa uznania dla ciebie, że ciebie może nie widać często, tak jak tata mówi, mało mówisz, ale to ty, zobacz, byłeś tym katalizatorem, który spowodował związanie tych wszystkich elementów, talent, rodzina, trener, tradycje, przodków, tu od dziada, pradziada, jak to się mówi, nie? Patriotyczne, dobre tradycje i teraz jeszcze możemy to medialnie pokazywać, nie? I stąd właśnie ten apel do dziennikarzy. Pamiętajcie, sport to nie są tylko wyniki, to Marian tu jako czynny jeszcze sportowiec, pomimo wieku, przepraszam, że ci tam... A ja mam taki sam... Nie przyzwyczaiłem się. O tym bardzo często powtarza, że to jest przede wszystkim charakter. To nie jest tylko wynik w danej chwili. On raz jest fajny, raz będzie gorszy. My mamy taką dewizę, że właśnie jesteśmy z naszymi sportowcami jeszcze bardziej, kiedy im się noga czy bark powinie, nie? I tu już niektórzy tego doświadczyli, że to właśnie wtedy idzie główne wsparcie od widzów Idź Pod Prąd, bo jeśli ktoś jest na czołówkach gazet, w świetle Jupiterów, no to wtedy wszyscy jakoś tam i tak dalej, a my chcemy, żebyście, tu mówię do wszystkich naszych sportowców, no ciebie Marcelina oczywiście też, żebyście wiedzieli, że coś się stanie, i na przykład wasza kariera runie sportowa, będziemy starać wam się pomóc, właśnie to, o czym Marian mówił, żeby znaleźć sobie nowe miejsce w życiu, nową pasję i dalej wykorzystywać to, co macie. A właśnie apel do dziennikarzy, nie pokazujcie tylko wyniku, pokazujcie to piękno, które jest w tym wysiłku i które jest w pracy zespołowej, tu w takiej pracy rodzinnej, jakie macie wspaniałe błogosławieństwo. Nie wiem, czy tam w Warszawie słuchają, ale my robimy swoje i cieszę się, że właśnie w takim wspaniałym projekcie Witek Team możemy też jako telewizja Idź Pod Prąd uczestniczyć i mam nadzieję, że to jest dopiero początek. Dokładnie, a mnie się podoba właśnie też w waszej rodzinie to, że jesteście tacy niepokorni, że jak coś się nie podoba, no to tutaj właśnie szczególnie twój tata, no to mówi to otwarcie. To nie jest tak, że można z wami robić co zechcieć. Także to jest taka postawa, która no rzadko się spotyka. Raczej wszyscy siedzą cicho, żeby było miło, żeby się nie narażać, a tutaj właśnie ta walka o tą uczciwość, co też pan mówił na początku, walka o uczciwość i taką prawość. A to mówiliśmy o podziadku, który rzucał granat. Tak jest. Słuchajcie, ja jeszcze mam takie małe ogłoszenie. Tutaj widzicie, Marcelina występuje w koszulce Idź Pod Prąd, także w Cetniewie wystąpiłaś. Byliśmy bardzo no, zaszczyceni, że również TVP Sport wystąpiłaś w koszulce sportowej Idź Pod Prąd. Także dziękujemy za te słowa przy stadionie, przy całym stadionie o telewizji Idź Pod Prąd. Nasi widzowie byli po prostu w niebo wzięci. Dla takich chwil właśnie pomagają, wspierają sportowców i możecie też mieć taką, właśnie taką koszulkę, jaką ma Marcelina. Znajdziecie ją na stronie idźpodprąd.pl/sklep, a w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego mamy też dla was niespodziankę sportową, koszulkę Polska Walcząca. To wszystko w naszym sklepie. Myślę, że niedługo miałam taki pomysł, żeby zrobić koszulkę z Marceliną Witek. Także to jest wyzwanie dla naszych projektantów. Możecie już myśleć nad taką koszulką. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatni występ Witek Team w telewizji Idź Pod Prąd. My życzymy z całego serca tobie powrotu do już takiego stuprocentowego zdrowia, żebyś już nie musiała się tym przejmować i rzucać jak najdalej. My będziemy z tobą pomimo wszystkich przeciwności czy trudności. Także to możesz mieć zagwarantowane i
no, nasi widzowie to mówią, że jesteś dla nich wzorem niepoddawania się w tych ciężkich sytuacjach, bo nie każdy jest sportowcem, ale każdy się zmaga ze swoim życiem, a jak ty, mając na sobie oczy milionów widzów, idziesz pewnie, rzucasz, jesteś silna, właśnie to zobaczyliśmy, dlaczego też jesteś tak silna, to dodajesz nam wszystkim otuchy, naprawdę. Super. Dziękujemy bardzo. Ze mną byli Marcelina Witek, pani Beata Witek, pan Mirosław Witek, Mariusz Witek, pastor Paweł Chojecki i Marian Kowalski. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Zostajemy z wami duchem, a teraz zobaczycie wywiad redaktora Michała Fałka z prosto ze stadionu w Lublinie po Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce z Marceliną Witek, a także ten zwycięski rzut z Lublina z Mistrzostw Polski. A później wracamy jeszcze kilka tematów bieżących, jeżeli będziemy mieć ochotę, z pastorem Pawłem Chojeckim, Marianem Kowalskim. Widzimy się za chwilę. Witajcie widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy w Lublinie. Zakończyły się właśnie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Z nami jest mistrzyni Polski, która obroniła tytuł, Marcelina Witek. Serdeczne gratulacje. Pierwsze wrażenia po konkursie, który się zakończył niedawno. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, szczęśliwa. Może wynik nie jest do końca taki, jakbym chciała, ale mimo kontuzji i problemów bardzo się cieszę. Tym bardziej, że na Mistrzostwach Polski walczy się o medal. Wynik jest tak jakby drugorzędną sprawą. Także super, że udało się obronić tytuł mistrzyni Polski, mimo tych wielu przeszkód, które napotkały mnie w tym roku. Przyznam szczerze, że my wierzyliśmy, że nie będzie z tym problemu. Wynik, przypomnijmy, 55 metrów 97 centymetrów uzyskany w pierwszej próbie, ale generalnie wszystkie rzuty w granicach 54-55 metrów, czyli masz równą formę. Owszem, no nie jest to, co pokazałaś w tym roku. Przypomnijmy, to było 66 metrów z hakiem. To był naprawdę mocny wynik, ale masz kontuzję, z którą jeszcze leczysz, tak? Może coś powiesz o tej kontuzji naszym widzom. To znaczy tak, no pojawiło się przeciążenie, konkretnie jest to problem z przyczepem bicepsa. Okazuje się, że to jest bardzo uciążliwe. Nigdy nie spotkałam się z przeciążeniem, z taką kontuzją. Było mi bardzo ciężko ją w ogóle zaakceptować i po prostu zrozumieć, jak to po prostu trzeba postępować. Ważne dla mnie i dla taty było to, że nie jest nic zerwanego, coś, niczego, nic się nie wydarzyło, co należałoby po prostu operować. Także no, to jest dla nas najważniejsza sprawa, no, a przeciążenia no niestety trzeba czasu. Czyli generalnie ten sezon trzeba przyjąć, że jest takim sezonem już raczej jakiegoś takiego lekkiego startowania, bez żeby nie naciągnąć tego barku, tak, czy tych mięśni. Jakie są plany na najbliższe starty? Mistrzostwa Europy są za 3 tygodnie. Tak, jeśli chodzi o te pytanie o odpuszczanie, lekkie starty, no to nie do końca. No ja próbuję cały czas, może akurat się uda. No niestety rzucam no, z dyskomfortem, cały czas to odczuwam, nie jest tak, że mam całkowicie spokój z tym. Ale no ja się nie poddaję i mam nadzieję, że się uda, że Mistrzostwa Europy no pójdą pomyślnie, no nie ukrywajmy, tak? Nie liczę tutaj na nie wiadomo co, ale też nie chcę niczego obiecywać, oczywiście marzy mi się wszystko, ale no zobaczymy, tak? Będę walczyć na pewno i mam nadzieję, że tutaj ręka troszeczkę odpuści i że będę mogła te rzuty wykonywać, no może troszeczkę bardziej technicznie, bo jednak to tutaj brakuje. Mhm. Czyli generalnie trzeba czasu, żeby ręka wróciła do pełnej sprawności, wtedy będziesz mogła pokazać pełnię swoich możliwości, bo talent masz niesamowity. A jeszcze lata przed tobą kariery, prawda? Myślimy, że jesteś młodą zawodniczką, że jak nie najbliższe Igrzyska Olimpijskie, to jeszcze kolejne i wtedy naprawdę mamy szansę na oglądanie ciebie na podium najważniejszej imprezy dla lekkoatletów, tak? Tak, myślę, że no nie mogę powiedzieć, że nie te igrzyska, bo dwa lata temu przecież zabrakło mi 50 centymetrów, żeby pojechać, także no mam nadzieję, że na te igrzyska już naprawdę nie zabraknie mi niczego, że uda mi się zdobyć minimum i spokojnie przygotowywać się do startu, tym bardziej, że jeszcze w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata w Doha, gdzie odbywają się chyba na koniec września, także no jest jeszcze trochę czasu, no chcę jeszcze powalczyć w tym sezonie, potem no niestety będzie trzeba odpuścić troszeczkę, będzie też okres roztrenowania, no to też myślę, że tutaj damy radę z tą ręką, no i będziemy się dalej przygotowywać do kolejnych sezonów. Jak oceniasz dzisiejszy konkurs? Jak oceniasz rywalki? Przypomnijmy, wygrałaś z przewagą ponad 2 metrów nad kolejną zawodniczką, a twoja największa rywalka, głównie chyba medialna ostatnio, zajęła miejsce 5. Jak oceniasz w ogóle poziom kobiecego rzutu oszczepem?
To znaczy tak, no każdy ma jakiś tutaj problem, mamy taką konkurencję, że no nie unikniemy jakichś tam bóli, przeciążeń, kontuzji. Ja nie wiem, co mam powiedzieć o innych osobach, o zawodniczkach. Ja wiem na pewno, że nie lekceważę nikogo. Startując tutaj też liczyłam się, że któreś może się udać, któraś może nagle dorzucić. Także no, podchodziłam ze świeżą głową i oczywiście nie lekceważyłam nikogo. No ale bardzo się cieszę, że się udało i że obroniłam tytuł. Super. A jak oceniasz w ogóle Lublin i organizację? To jest nowy, świeży stadion, to są pierwsze takie duże zawody na tym obiekcie. Jak oceniasz i nasze miasto i przyjęcie tutaj, lubelską publiczność i sam poziom organizacji tych mistrzostw? Wszystko było naprawdę na wysokim poziomie, rewelacyjne, bo naprawdę nic nie zaszwankowało. Przyjęcie, oczywiście wy mnie przyjęliście, nas, mieliśmy gdzie spać, co jeść, także no, my się bardzo cieszymy. Przyszliście na trybuny, kibicowaliście, było was słychać bardzo. Także no, ja się cieszę, że jesteście ze mną w każdej chwili, czy jest dobrze, czy jest źle. Także no, ja mogę wam wszystkim po prostu podziękować. My dziękujemy tobie, bo przynosisz nam naprawdę wiele radości, frajdy i cieszymy się, dziękujemy też wam, że też wspieracie i telewizję, i naszych sportowców, tych, którym my pomagamy i którym naprawdę serdecznie i z serca całego kibicujemy. A tobie, Marcelina, cóż, życzymy naprawdę chyba zdrowia, najważniejsze, tak, żeby ta kontuzja, żeby ręka odpoczęła, żebyś doszła do takiej sprawności, żebyś mogła no, zadziwić nie tylko Polskę, ale i Europę i świat swoją formą, swoimi wynikami. Myślę, że też możemy podziękować twojej rodzinie, która cię bardzo wspiera, twój tata, który jest tutaj niedaleko, który jest twoim mentorem, trenerem, ale też i przyjacielem, jak zauważyłem, mama, no i brat oczywiście, także... Ja nie przyjechał z Irlandii, żeby zobaczyć konkurs, także no... To są po prostu wszyscy i cała rodzina naprawdę jest ze mną. Także no ja się bardzo, bardzo cieszę, że mam was po prostu przy sobie, no. Super, dzięki serdeczne. Marcelina Witek, mistrzyni Polski w rzucie oszczepem 2018, a to złoty medal na szyi. Tak jest. Gratulacje. Dzięki. Najdalej oszczepem w Lublinie rzucała Marcelina Witek, miejsce pierwsze. Marcelina Witek, mistrzyni Polski 2018.